Witam bardzo serdecznie w grze 3D Stunt Rider na Amstrada. Gra wydana w 1985 roku przez DJL Software, a stworzona przez firmę Amsoft. Więc wybieram oczywiście tutaj joystick. W tym miejscu można zmienić poziom. To jest trójka od 1 do 5. No, na razie niech będzie poziom pierwszy. No i rozpocznijmy rozgrywkę. Także tutaj gra wita nas dźwiękiem za każdym razem melodyjnym. No i mamy tutaj motocyklistę. Mamy to, przygotuj się do skoku. Jak mamy motocyklistę, to oczywiście możemy, tutaj widzimy w lewym dolnym rogu, że można pochylać się, podnosić do góry, pochylić się. No i trzeba tutaj właśnie tak dopasować prędkości, żeby po prostu nie było ani za dużo, ani za wolno. Też dobrze jest tutaj trafić na tą rampę. Jest 5 autobusów, więc tutaj dużej prędkości nie ma co rozwijać. No i leci, no i teraz trzeba właśnie prawidłowo wylądować. Ja tu zawsze mam z tym problem, bo nie wiem jak tutaj sterować, bo tu jeszcze w powietrzu można sterować. No i przewróciłem zawodnika i niestety się rozbił. Zostały mi 4 życia, więc prawdopodobnie nie będę w stanie przejść nawet tego pierwszego poziomu. No ale dobrze, zobaczmy co się jeszcze tutaj uda. Tak, nachylę się bardziej może. Tutaj nachylenie tak naprawdę niewiele daje. Może prędkość trochę mniejszą dam. I tak przeskoczę. Właśnie tutaj zawsze się rozbijam, nie wiem dlaczego. Nie wiem jak ustawić tutaj ten motocykl, aby się nie rozbić. Po prostu nie mam zielonego pojęcia. Próbuję na różne sposoby, ale coś nie wychodzi i no niestety efekt jest jaki jest. Oczywiście przyspieszamy trzymając ciśnięty przycisk, on automatycznie zmienia biegi, więc nie ma tej potrzeby pod żadnym pozorem dodatkowo jeszcze coś tam z biegami robić. No 7 na godzinę trochę za mało, więc się rozbiłem nawet na samym początku, też ciekawie. Ok, nie wiedziałem, że tak można, ale jak widać można. Także wykończę wszystkich zawodników. Niestety. Tak, tu można do góry, do dołu, jeszcze właśnie do... O kurczę, jaką prędkość wyczadziłem. Góra, dół. Góra, dół, może teraz mi się uda wylądować. Ach kurczę, lawirowałem i nie wylawirowałem. Ale leciał zacnie, trzeba przyznać. Dość daleko. Dobra, może teraz. Czy wiem, że góra, dół tutaj bardziej wchodzi w grę? Dobra, ja tu się skupiam na gościu, a tu prędkość wyczadzam zbyt mocną. No, kurczę, no przecież już wylądował na tym, czego się rozbił. No właśnie tego nie rozumiem, jak tutaj trzeba wylądować, żeby się nie rozbić. No nie udało mi się to jeszcze nigdy. Zmienię poziom trudności. Wybiorę piąty. 25 autobusów mam teraz do przeskoczenia. No to zobaczymy, czy się uda przeskoczyć 25 autobusów. No to będę musiał tutaj zacną prędkość chyba. No dobra, nagrało się, już nagrało. Dobra, schylę się. Nie wiem jaką tu prędkość trzeba dać, żeby przeskoczyć 25 autobusów. Dobra, lecę, lecę, lecę. Dobra, dobrze, 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 dobrze jest to. Nie miał szans na przeżycie, niestety. Także dosyć trudna gra. Nie wiem po prostu, co mam tu zrobić, jak tym
motocyklem lądować. Gdybym to opanował, no to można by było coś tutaj fajnie pograć sobie w to, ale no niestety z opanowaniem tego w moim wypadku to jest jak jest. Spróbuję trochę mniejszą prędkość. Może akurat się uda. Dobra, lecimy. Ale czego? Zjeżdżał rampą po głowie. To musiało być niezłe doświadczenie, podejrzewam. Ciężka sprawa. Zaraz góra, to on się tu schyla, dół. Dobra, lecimy. Dobra, nie trzeba takiej wielkiej prędkości, bo on tutaj sobie spokojnie poradzi, nawet przy 80. Co, już się obraca? O kurczę, wylądował na tych, na autobusach. Tak, tutaj są autobusy w poprzek ustawione, a co by było, jakby były wzdłuż ustawione, nie? To by było ciekawe. No ale cóż, tak nie jest. No to wio. No i już się obraca. Wylądował generalnie dobrze, tylko tyle, że nie wiem, impet uderzenia był za duży. Trudno powiedzieć. Nie wiem, jak tutaj lądować naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia. Więc cóż, nie ma co przedłużać. Tak wygląda ta gra kaskaderska. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Amstrada.